Od wielu lat namawia się Polaków, by nie bali się transplantacji. Wzrasta liczba przeszczepów. W ubiegłym roku przeprowadzono ich ponad 1500. Ale wciąż to za mało, dlatego ważne są wszelkie akcje mówiące o tym, czym jest przeszczep. Wczoraj obchodzony był Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Liczba osób oczekujących na przeszczep systematycznie wzrasta w Polsce, w Europie, na świecie. Spowodowane jest to tym, że społeczeństwo się starzeje. Większość Polaków popiera ideę przeszczepiania narządów. Jest to aż 90% społeczeństwa, a aż 82% społeczeństwa deklaruje gotowość oddania narządów po swojej śmierci. Co można przeszczepiać? Praktycznie wszystko. Rogówkę, serce, wątrobę, nerki, trzustkę, jelita, szpik kostny, kości, skórę. Chorzy po przeszczepie mogą normalnie funkcjonować, pracować, nawet uprawiać sport. Z akcją promującą przeszczepianie narządów wychodzi na ulicę Sojusz Lewicy Demokratycznej wraz z Forum Kobiet. Będą rozdawane ulotki zachęcające, by ludzie wypełniali oświadczenia woli. Takie oświadczenie woli jest to tak mała kartka jak nasz dowód tożsamości bądź prawo jazdy. Wystarczy na nim wypisać imię, nazwisko, PESEL i świadomie się podpisać czytelnie, tak? Bardzo istotnym jest, by nosić taką kartę razem z dokumentami właśnie prawa jazdy bądź dowodu tożsamości oraz również, żeby poinformować o tym rodzinę. To może też przyspieszyć całe procedury później w sytuacji zajścia przeszczepu bądź ogólnie transplantacji. Takie oświadczenie woli pomoże lekarzom bardzo szybko pobrać narządy od dawcy, bo niestety po śmierci liczy się czas. Nasza zgoda na ich pobranie może uratować komuś życie, komuś, kto czeka na zdrowy organ od lat. Oświadczenie woli jest małą kartą wielkości dowodu osobistego. Są wszędzie do uzyskania bezpłatnie. I właśnie takie karty, takie oświadczenia woli wraz z ulotkami informacyjnymi będziemy rozdawali na ulicach miast całego naszego województwa, między innymi w Koszalinie, Świnoujściu, Gryfinie, ale także oczywiście w Szczecinie. I żeby nie być, żeby to, o czym mówimy, nie było tylko słownymi deklaracjami, ale także faktem, przy Państwu wraz z Panią Przewodniczącą i Panią Sekretarz podpiszemy takie karty. Ulotki, jak i oświadczenia woli będą rozdawane w tym tygodniu. Ogólnopolski Dzień Transplantacji został ustanowiony w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie.